Walka z czasem, która jest walką o życie, to codzienność rodziny niespełna 3-letniego Maciusia Cieślika, u którego w Mikołajki 2 lata temu zdiagnozowano SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Szansą dla chłopca jest terapia genowa, która jednak kosztuje 9,5 miliona złotych. W internecie trwa zbiórka na leczenie chłopca. Do tej pory udało się uzbierać połowę potrzebnej kwoty. Sama choroba to ciągłe problemy z oddychaniem, jedzeniem i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania. Maciuś nie siada, nie chodzi, nosi gorset, ortezy i wciąż jest rehabilitowany. To są godziny pracy, to jest mnóstwo konsultacji z różnymi specjalistami. Jest to załatwianie tysiąca dokumentów, jest to dbanie o to, żeby Maciuś miał odpowiedni sprzęt. To jest całe zaplecze po prostu walki o tego kochanego, cudownego chłopca. Rehabilitacja tak ciężko chorego chłopca jest trudna. Potrzeba dużo wysiłku, cierpliwości, ale i wiary w to, że przyniesie oczekiwane efekty. To jest jeden z naszych ulubionych pacjentów. Jest z nami codziennie. Jest to ciężka praca. Natomiast ciężka praca, ale na końcu zakończona uśmiechem. Tak bym to określiła. Czasu na rozpoczęcie terapii genowej jest jednak coraz mniej, bo chłopiec jest coraz cięższy, a właśnie waga odgrywa tu ogromną rolę. Chłopiec waży już 13 kg, dlatego no tutaj czas odgrywa dosyć istotną rolę. W związku z tym, że no dziecku powyżej 13,5 kg zgodnie ze standardami, no niestety leku podać nie możemy. Leku, czyli tej terapii genowej, najdroższego leku świata. W akcję pomocy Maciusiowi włącza się coraz więcej instytucji i osób prywatnych. Jedną z nich jest Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku. Już dzisiaj mogą Państwo zamówić Mikołaja wraz z pomocnikami do swojego domu, który wręczy Waszym dzieciom prezenty. Cały dochód z tej akcji zostanie przekazany na rzecz niemałego wojownika Maciusia Cieślika. Zapraszam bardzo serdecznie. Maciek pochodzi z Jankowic koło Pszczyny. Lokalna społeczność też nie jest obojętna na los chłopca. Do pracy już zabierają się kolędnicy, którzy od najbliższej niedzieli będą zbierać datki we wsi Łąka. W tym roku pomimo sytuacji, która nastała, udało się zebrać kolegów, którzy z wielką chęcią chcą kolędować, chcą zbierać datki na Maciusia, dzięki temu możemy wspomóc jego leczenie. Wspomóc leczenie chłopca może każdy, wystarczy wpłacić dowolną kwotę, na przykład poprzez portal siepomaga.pl. On się urodził pod choinkę i nam jest potrzebny prezent, najlepszy na świecie, prezent życia dla niego. Ja bardzo, bardzo proszę wszystkich o pomoc. Wszystkie potrzebne informacje na temat zbiórki pieniędzy na leczenie Maciusia można znaleźć na stronie internetowej niemaływojownik.pl. Samorządy przejmują tereny kopalni. Kopalnia Kazimierz Juliusz była ostatnim czynnym zakładem wydobywczym w Zagłębiu Dąbrowskim. Teraz jej część przeszła w ręce miasta. To nie są budynki nadzwyczaj urokliwe, tak jak w Zabrzu czy choćby dawna kopalnia Katowice. Nie mam tam pięknych ceglanych obiektów. Tym niemniej też można coś fajnego zrobić. Miałoby się tu znaleźć Muzeum Górnictwa, jednak zjazdu pod ziemię nie będzie. Planowane jest też utworzenie żłobka, jednak do zmian jeszcze daleko. Teren jest spory, bo to prawie 3 hektary. Jego wartość oszacowano na niespełna 4 miliony złotych. Na dużo większą inwestycję na terenie pokopalnianym przygotowują się Katowice. Miasto już na początku tego roku podpisało list intencyjny w sprawie przejęcia zabudowań po kopalni KWK Wieczorek. W przypadku Nikiszowca stawiamy na nowe technologie, gaming. Tam również będą potrzebne ogromne środki, aby ten teren zaadoptować dla nowych funkcji. Na pewno będziemy starali się tutaj o dofinansowanie unijne. Katowice chcą, żeby szyb płaski z obiektami towarzyszącymi oraz około 20 hektarami otaczającego go terenu stały się dzielnicą nowych technologii. Gminy nie zawsze chcą przejmować tereny po kopalniach, bo zgodnie z ustawą muszą je przeznaczyć na określone cele. To musi być cel społecznie użyteczny, ale to też może być jakaś aktywność gospodarcza prowadzona z udziałem miasta, w tym gminy, w tym miejscu. I generalnie w umowach zawieramy zapis, który mówi, że przez ileś lat nie będzie można tego sprzedać, a gdyby ta sprzedaż nastąpiła, to wartość wraca do, gmina będzie musiała zwrócić Skarbowi Państwa wartość tego
terenu obiektów przekazanych. Na razie nie wiadomo, kiedy Katowice przejmą zabytkowe budynki w Nikiszowcu. Natomiast Sosnowiec też czeka długa droga do rewitalizacji. Może ona potrwać nawet kilkanaście lat. Browar zamkowy w Cieszynie nie zostanie zamknięty. Grupa Żywiec podpisała list intencyjny w sprawie jego sprzedaży z firmą Felix Investments należącą do rodziny Ledów. Nieoficjalnie mówi się, że zabytek ma kosztować grubo ponad 10 milionów złotych. Bardzo się cieszymy, że nabywcą browaru zamkowego w Cieszynie będzie firma lokalna ze Śląska Cieszyńskiego, firma rodzinna, która od lat działa w branży gastronomicznej i w branży turystycznej. Posiada też doświadczenie w piwowarstwie rzemieślniczym. Firma Ledów od 2014 roku prowadzi browar Jedlinek, którego produkty zostały w ostatnim czasie wyróżnione w prestiżowych konkursach. Jeśli wszystko pójdzie po myśli obu zainteresowanych stron, do podpisania umowy może dojść jeszcze w tym roku. To prawdziwa lokalna duma, jak również perła nie tylko browarnictwa, ale i turystyki. Jesteśmy prawdziwymi pasjonatami takich unikalnych miejsc i naszą ambicją jest, żeby nie tylko utrzymać dotychczasowe ponad 170-letnie dziedzictwo browaru, ale żeby je rozwinąć. Komentuje w jednej z wypowiedzi Adam Leda, prezes zarządu Felix Investments spółka z o.o. Dziedzictwo browaru doceniają przede wszystkim smakosze i miłośnicy piwowarstwa. Oprócz produkcji piwa w zabytkowych budynkach na Zamkowej Górze odbywają się m.in. Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych, których rynek od lat bardzo dobrze się rozwija. Nie zamykamy się na jeden smak, tylko możemy dorzucać, co nam żywnie wpadnie do głowy. Jeśli chodzi o herbatę, możemy wrzucić. 3 porcje chmielu, żeby było bardzo aromatyczne, możemy. Jeśli ktoś ma ochotę, śledzie wrzucić? Możemy rzucić śledzie. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Małe browary nie muszą tego robić w setkach hektolitrów. Co pozwala się wyróżnić na rynku zdominowanym przez międzynarodowe koncerny. Do tego w browarze znajduje się Muzeum Piwowarstwa, gdzie każdy chętny może zaczerpnąć wiedzę na temat historii i kunsztu ważenia piwa. Z potencjalnej sprzedaży browaru cieszy się też cieszyński samorząd. Te przestrzenie, które mamy w tej chwili w browarze, które są otwarte dla publiczności, są wykorzystywane przez miasto Cieszyn przy okazji wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych. Mamy na browarze odbywa się część kina na granicy, festiwalu teatralnego, wielu innych imprez, także planujemy taką samą współpracę z nowym właścicielem. Jak wynika z naszych informacji, kontakt został już nawiązany, a samorząd jest już po wstępnej rozmowie z potencjalnym nabywcą browaru, który zakłada dalszą współpracę z miastem. Mieszkańcy Cieszyna, przyzwyczajeni do obecności browaru w mieście, mogą odetchnąć z ulgą. Dobrze by było, żeby tu coś robili, no panie, wszystko pozamykać, co to najlepiej zamknąć i nic, a tak to przynajmniej będą coś będą robić, no, piwo będzie. Teraz jest dobry rynek na takie niszowe browary, na takie niszowe produkty, takie tradycyjne, więc wydaje mi się, że na pewno to będzie bardzo dobre, a poza tym zawsze to będzie jakiś jeszcze nasz produkt, a nie już tego kondominium zachodnioeuropejskiego, nie? Lokalny, a jednak znany w całym kraju i nie tylko. Jakość powietrza bardzo zła. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Na przystankach komunikacji miejskiej można od teraz sprawdzić, czym oddychamy. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prezentuje na elektronicznych tablicach nie tylko informacje o najbliższych odjazdach autobusów. Tych tablic jest bardzo dużo, jest ich coraz więcej. Docelowo ma być ich ponad 500. Codziennie mieszkańcy, pasażerowie korzystają z przystanków, patrzą na te tablice. Więc jest to idealne miejsce, żeby informować o zagrożeniach, a zdecydowanie zła jakość powietrza jest zagrożeniem dla mieszkańców na co dzień. Poziom tego zagrożenia jest określany na podstawie danych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Informacja o aktualnej jakości powietrza w danym mieście ma się pojawiać w godzinach popołudniowych na 250 nośnikach do kwietnia przyszłego roku.